sposób. Do urzędu wniosek komendanta wojewódzkiego policji Łodzi o decyzję, z prośbą o wydanie decyzji zakazującej przeprowadzenie meczu Widzewa z KGKM Zagłębie Lubin bez udziału kibiców. Mieliśmy niewiele czasu na przeanalizowanie jeszcze argumentów, które podał pan komendant. W każdym bądź razie jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną imprezą sportową. I po przedstawieniu wniosku przez pana komendanta, po analizie sytuacji przez nas taką decyzję podjęłam, także mecz, który będzie odbywał się w niedzielę 15 maja na stadionie przez Widzew, będzie bez udziału. Znaczy, chcielibyśmy poznać podstawy i przesłanki, jakie kierowały i jakie to są te niedopatrzenia, jeśli chodzi o warunki bezpieczeństwa na obiekcie. Co takiego się zmieniło w ciągu ostatnich dni, że wcześniej mecze mogły się odbywać, ten natomiast nie. W środę po raz pierwszy komendant wojewódzki policji przedstawił wojewodzie wniosek o wydanie decyzji o zakazie udziału publiczności w imprezie sportowej na stadionie. Wniosek ten zawierał analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizowanymi dotychczas imprezami, a także wykazywał na zagrożenia, z jakimi możemy mieć miejsce w przypadku organizacji meczu z udziałem publiczności. Na tej podstawie wojewoda łódzki wszczęła w środę postępowania administracyjne w stosunku do dwóch klubów piłkarskich, Widzewa Łódź oraz GKS Bruchat. Postępowanie to trwa nadal. Zbierany jest dalszy materiał dowodowy, tym niemniej jednak informacje przedstawione w dniu dzisiejszym przez komendanta wojewódzkiego policji po analizie materiału, który został zgromadzony podczas ostatniego właśnie środowego meczu w Łodzi, gdzie uczestniczyli tylko i wyłącznie kibice gospodarza, czyli Widzewa Łódź, i zakłóceń porządku publicznego podczas tego meczu, została podjęta decyzja z naszej strony, tak jak pani wojewoda zaprezentowała. W dalszym ciągu będziemy prowadzili postępowanie w stosunku do obu klubów. W dalszym ciągu będziemy analizowali poziom bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenie dla mieszkańców oraz kibiców, którzy chcą uczestniczyć w imprezach sportowych. I w ten sposób będą podejmowane dalsze decyzje co do tych dwóch klubów. Ja zapytam tylko, przepraszam, jakie argumenty padły w tym piśmie wniosku pana komendanta, dlatego że obserwowaliśmy to spotkanie, nie bardzo sobie przypominamy to zakłócenie porządku publicznego w minioną środę. Komendant wojewódzki policji zasygnalizował m.in. obraźliwe okrzyki podczas meczu, transparenty, które nie były związane z przebiegiem imprezy sportowej. A czy nie ma większego zagrożenia pod stadionem w tym momencie? Bo jeżeli przyjdą wściekli kibice, to tam może dojść do zamieszek, a wtedy opanować ten tłum będzie trudniej niż na stadionie, gdzie jest przestrzeń zamknięta. Należy mieć na uwadze, że za bezpieczeństwo imprezy sportowej odpowiada jej organizator, czyli tutaj w tym wypadku klub sportowy. To klub sportowy musi podjąć wszystkie organizacyjne i techniczne możliwości swoje, tak aby zabezpieczyć bezpieczeństwo przebiegu imprezy sportowej, która się będzie odbywała na stadionie, ale także pomóc zapewnić bezpieczeństwo wokół swojego stadionu. No jeszcze tylko zapytam, bo powiedział pan, że powodem były okrzyki i transparenty. To są jedyne przesłanki, tylko na tej podstawie podejmowana jest jednak decyzja skądinąd ostateczna, ale to jest taki najpoważniejszy przypadek zapobiegawczy. No nieporównywalna była sytuacja na meczu Widzewa z tymi wydarzeniami, do których się odnosimy cały czas. Ja może udzielę odpowiedzi panu na to pytanie. Mimo że mecz środowy odbywał się bez kibiców gości, to ci, którzy byli na kibice Widzewa, nie wiem, czy to byli kibice, bo przecież to właśnie kibice tak się nie zachowują, zachowywać się na tyle niebezpiecznie, że to nie gwarantuje nam bezpieczeństwa na kolejnym meczu. Nigdy nie wiadomo, jakie mogą zajść zdarzenia, w których nie będziemy mogli opanować i zagwarantować bezpieczeństwa naprawdę osobom, które są kibicami i chcą wziąć udział w meczu. Mamy kilkadziesiąt wydarzeń w przeciągu pół roku, w którym interweniowała policja z udziałem właśnie kibiców.
kibiców drużyn łódzkich i tych, którzy gościnią nas odbywają. Że widzę, że jest znany pytanie. Z tego, że jest, ale to jest pytanie. Widzew jest najczęściej karzącym kibiców klubem, wydał najwięcej zakazów stadionowych, nadal będzie to robił, bo chyba, że polityka się nie zmieni. Stąd, no czy jest rzeczywiście konieczna aż taka prewencja, czy to nie jest troszeczkę takie wygodnictwo policji, zrzucanie odpowiedzialności w tym momencie na Urząd Wojewódzki? Ja owszem, muszę potwierdzić, że Widzew podejmuje szereg działań zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa, ale te działania nie przynoszą jeszcze określonych efektów. Myślę, że to również zależy od tych osób, które ten porządek zakłócają i nie gwarantują. Dzisiaj, jeżeli można, dwa pytania. Pierwsze pytanie, ponieważ nic w ciągu ostatnich trzech dni się nie zmieniło. To czy Państwo ocenie w czasie środowego meczu było zagrożenie zdrowia jego uczestników? I drugie pytanie, czy takie same sankcje grożą FKS-owi i FKS-owi Lubla? Proszę Pana, nie nam oceniać ten stan taki. Mam wniosek od komendanta policji, który odpowiada za bezpieczeństwo przed stadionem i po imprezie masowej, nie tylko mecz. Mówimy o meczu, ale to dotyczy wszystkich imprez masowych. Ich ocena jest negatywna, w związku z tym pozwolę sobie zgodzić się z wnioskiem Pana komendanta. Czy nie pytanie? Opieka jest bardzo piękna, czy jest realna i tym grupom też grożą takie sankcje? Proszę Pana, w przypadku każdej innej imprezy masowej będziemy analizować sytuację i będą podejmowane decyzje w zależności od tego naszego. O, za meczem z Zagłębiem, przepraszam, jeszcze widzę, że ma zagrać tylko jeden mecz w Łodzi. Czy jest szansa, że mecz z Lechią Gdańską będzie się z udziałem publiczności? Czy też raczej ta decyzja już będzie obowiązywać do końca? Tak jak odpowiedziałam tutaj koledze, każdą imprezą masową, w tym przypadku meczem będzie analizowana sytuacja, jeżeli chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa. A od kiedy wyruszenie transparentu z Zagłębiem bezpieczeństwa? Bo tu argument także transparentny. Również między innymi zachowanie agresywne. Jesteście Państwo na meczach i będziemy tutaj się przekonywać, czy kultura, czy poziom zachowania kibiców jest odpowiedni, czy nie. Natomiast naszym zdaniem nie gwarantuje to bezpieczeństwo. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jest decyzja polityczna? Bo tutaj koledzy mówią, ja nie byłam na meczu, ale koledzy mówią, że to nie było żadnych obelżywych napisów, ani antysemickich, ani rasistowskich, tylko zacytujcie, jaki był to napis. Miała być Irlandia, a jest Białoruś. A ty czy jest prawda na meczu? No to zobaczycie, trzeba zajrzeć do informacji, jakie media podają. I wiadomo, jakie były napisy. Mamy filmy z przebiegu całego meczu. Państwo też informacje macie. Są informacje osób, które uczestniczyły i musiały się poddać pewnej presji tych pseudokibiców tylko dlatego, że czuli się zagrożeni. Te informacje również są w internecie. Proszę sięgnąć do tego. Natomiast no, trudno w tej chwili odpowiadać. Brać odpowiedzialność za takie czy inne działania i zachowania kibiców. A to nie jest decyzja polityczna. Ja się spotykam z taką sytuacją, że jakakolwiek niewygodna decyzja, która nie odpowiada pewnym środowiskom, zawsze poczytywana jest jako polityczna. Nie. My odpowiadamy za bezpieczeństwo i staramy się zrobić wszystko, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować. Jeżeli organizatorzy nie są w stanie wyegzekwować, chociaż tak jak mówię, akurat widzę, z nami współpracuje i na pewno chce, to może trzeba organizatorom pomóc podjąć taką decyzję, która również im pomoże zagwarantować bezpieczeństwo. Jeszcze mam jedno pytanie. W przeciwieństwie pewnie do Pani Wojewody bywam często na meczach w Łodzi i poza Łodzią. Kilkunastu, czy kilku w ciągu ostatnich miesięcy. I mam pytanie. Rozumiem, że policja jest dzisiaj największym znawcą futbolowej tematyki w Polsce i władza, ale kto skontroluje policję, jak ona działa, zabezpieczając stadion? Czy jest jakaś siła, która kontroluje? Myślę, że policja nie jest znawcą od futbolu, ale zna się na tym, jak zagwarantować bezpieczeństwo. Ale ja widzę jego nadział. Bo jeżdżę na mecz. Znaczy ktoś ją kontroluje? Ale co z tego wynika, że pan jeździ? No to, że widzę, jak działa. No to działa niekompetentnie. Ale policja nie ma możliwości działać na stadionie. No oczywiście, że nie na stadionie, za stadionem. Proszę Państwa, możemy dyskutować. Ja Państwa poinformowałem o
swoich decyzji, przesłanki były, musimy zagwarantować bezpieczeństwo. Natomiast i przepraszam jeszcze raz, że tak późno, ale to wszystko dzieje się tak naprawdę w ostatnim.